To jest niesamowite. 5 lat zbierałem się w sobie, żeby kupić sobie fotel i wystarczył jeden komentarz pod moim filmem, żebym jak szalony pobiegł do Ikei i zakupił to cudeńko. Niesamowite. Cześć, ja mam na imię Arkadiusz i dziś w nieco odmienionej już scenerii będę miał przyjemność, w każdym razie mam nadzieję, że będę miał przyjemność degustować cygaro legendarnej kubańskiej marki, która pojawiła się na rynku w roku 1875. Marki, której nazwa została zaczerpnięta od tytułu jednego z najpopularniejszych albo najpopularniejszego dramatu Williama Shakespeare'a. Marki, która w początkach XX wieku pod zarządem niejakiego José Rodríguez Fernándeza, zwanego również Don Pepinem, ona jakby zaliczyła wtedy jakby taki największy swój wzrost, była uwielbiana szczególnie w Stanach Zjednoczonych, a Nowy Jork kochał ją absolutnie. Marki, której fabryka zlokalizowana w Hawanie, zresztą fabryka wybudowana w 1905 roku, była wizytowana 41 lat później przez samego Winstona Churchilla, od którego zresztą nazwiska pochodzi jeden z najpopularniejszych formatów, a w sumie już dzisiaj całych serii, które właśnie ta marka ma w swoim portfolio. Zapewne domyślacie się, że chodzi tutaj o cygaro marki Romeo i Julieta. W tym wypadku jest to Romeo i Julieta Petit Julietas w formacie Entreactos, bądź tak bardziej po naszemu Small Panatella. Romeo i Julieta Petit Julietas to wręcz deserowe, naprawdę niewielkie cygaro, które ma raptem 10 cm długości i 30 w ringu. I jak głosi producent, a także przeróżne fora, jest pomyślane na 10 do 15 minut takiego spokojnego palenia. Idealne ponoć do kawy, natomiast ja dzisiaj nie będę się do niego raczył kawą, natomiast przygotowałem sobie filiżankę czystku, którego napar ostatnio zacząłem spożywać, bądź ma jakieś turbomagiczne właściwości. Co muszę na pewno powiedzieć, że ten cygarze ma prześliczny pierścień. Pierścień, który jest bardzo charakterystyczny dla tej marki, czerwień, złoto, odrobina wypukłości i to jest, prawdę mówiąc, chyba najładniejszy element tego cygara. Liść pokrywowy jest kompletnie paskudny, jest pożyłowany, ma pełno przebarwień, cygaro jest zwinięte raczej dobrze, nie jest twarde, nie jest też szczególnie gąbczaste, delikatny box press, jest trochę kwadratowe, kapturek nałożony całkiem starannie, natomiast generalnie wizualnie nie zachwyca i troszeczkę straszyło w moim humidorze, szczególnie leżąc obok cygar z nieco wyższej półki, szczególnie przy Oliwie serii G, wydawała się wręcz jakimś takim małym Quasimodo, który strasznie, ale to strasznie kuł w oczy, dlatego też postanowiłem dzisiaj wyjąć po prostu tę sztukę z humidora i spróbować, jak smakuje. Cygaro to przed odpaleniem pachnie nieco ziołowo, nieco trawiaście, jest tutaj też taka odrobina świeżego drewna. Na pewno pachnie lepiej niż wygląda, więc jestem ciekaw, czy rzeczywiście czymś może mnie smakowo zaskoczy i to pierwsze wrażenie zostanie zamazane w trakcie degustacji. Cygaro otworzę klasyczną, najzwyklejszą, dwuostrzową obcinarką. Przyznam się, że jeszcze do dzisiaj nie dorobiłem się czegoś z wyższej półki. Odpalę natomiast moim ukochanym jetem dwupalnikowym. Zanim jednak odpalę to cygaro, a wcześniej otworzę, wy oczywiście już teraz możecie zostawić suba na kanale, łapkę w górę, no i po wszystkim dopisać komentarz o tym, co myślicie o tym cygarze, bądź być może macie jakiś pomysł na to, co bym kolejnego zrecenzować. Z wielką chęcią wszystkie je przeczytam. Kapturek dosyć łatwo uległ. Nic się nie rozkręca, nic się nie rozwija, więc to już na pewno duży plus konstrukcyjnie. Na sucho, jak to na Kubę, jest odrobinę ciasnawo, natomiast dosyć komfortowo, wydaje mi się, będzie mi się to cygaro paliło. Na sucho też jest wyczuwalna taka właśnie ziołowość tego cygara. No nic, nie będę was zamęczał dalej, po prostu odpalam. Tak, ciąg jest absolutnie bezproblemowy, cygaro rozpaliło mi się całkiem równo.
początek jest nieco drzewny, jest to takie trochę palone drewno, jest też sporo ziemistości. O dziwo jeszcze nie pojawiła się ta ziołowość, którą wyczuwałem, a która jest taka dla Romeo i Julietty dosyć charakterystyczna. No nic, wezmę sobie jeszcze kilka buchów i wrócę do Was opowiedzieć Wam, co się dzieje w pierwszej tercji. Po niecałych 10 minutach palenia upaliłem około 1,5 cm cygara. Całość mi się tutaj całkiem równo pali, nic na razie nie wyrównywałem. No może nie jest idealnie, ale na pewno nie mogę się do niczego doczepić. Z ciągiem nie mam żadnych problemów. Jeżeli idzie o chmury dymu, te są całkiem spore. Sam dym jest dosyć przyjemny. Odrobinę taki korzenny, jest tutaj też nieco skóry, ale zarazem cygaro jest mimo wszystko niezwykle gładkie. Ten dym jest taki maślany, kremowy, przyjemnie oblepia język i podniebienie. Na pewno nie wyczuwam tutaj też żadnych roślinnych nut, które towarzyszyły mi od początku zapachowo. Ja sobie palę dalej, umilając przy okazji to palenie drugą częścią cyberpunku Michała Gołkowskiego. Jeżeli lubicie cyberpunkowe klimaty i trochę szaleństwa samego autora, na pewno mogę Wam polecić tę książkę. Niedługo w księgarniach pojawi się zresztą część trzecia. Ja wracam w takim razie do lektury i do palenia. Nie wiem, kto wymyślił, że to cygaro jest na około 15 minut palenia. Po 20 minutach jestem w połowie długości tego cygara i jak widać, ono nadal się nie skończyło. Zresztą w pewnym momencie, kiedy wziąłem kilka puchów pod rząd, zrobiło się dosyć gorące i dosyć gorzkawe, więc nie ma sensu palić go szybko. Całość spala się na takim dosyć średnim poziomie. Zaczęło mi tutaj trochę też, z tego co widzę, skręcać. Popiół łamałem dwukrotnie w popielnicy. Niby jest on zbity, ale widziałem większe pęknięcia, więc wolałem złamać go wcześniej niż potem wyciągać odkurzacz i odkurzać tutaj wszystko dookoła. Jeżeli idzie o smaki, nadal jest dosyć kremowo. Jest tutaj też odrobina skóry. Jest też taka słodycz przypominająca nieco toffee. Ale również pojawiły się tutaj smaki przypominające taką trochę przypieczoną skórkę od chleba. Jest też odrobina ziemistości. Generalnie deserowo, całkiem przyjemnie. Myślę, że do kawy z mlekiem bądź czarnej, porządnej kawy to cygaro będzie idealne. Zdecydowanie deserowa pozycja. W trzeciej tercji cygara dominuje już głównie taka tytoniowa nuta. Pojawiła się też roślinność. Nawet przez chwilę wyczułem takie muśnięcie cytrusów, jednak te jak szybko się pojawiły, tak szybko zniknęły. Niestety dużym problemem jest już tutaj temperatura dymu. Ten parzy mnie w usta, dlatego też w tym momencie po 40 minutach palenia odkładam tyle cygara do popielnicy. W tym momencie zakończę swoją degustację. Jak to bywa z degustacjami, trzeba je jakoś podsumować i wystawić pewną ocenę. Tutaj mam troszeczkę problem, jak w sumie je ocenić. Z jednej strony cygaro dało mi całkiem sporo przyjemności w tak niewielkim formacie. Może nie zaskoczyło mnie swoją budową, ilością smaków, swoim skomplikowaniem, ale też tego, od tego formatu nie oczekiwałem. Też nie poskładał mnie swoją mocą, która tutaj jest maksymalnie średnia, zresztą taka też jest podawana przez producenta. Natomiast przy cygarze, które kosztuje około 17-18 zł w polskich sklepach, no, czy mogę jakoś szczególnie rekomendować? Myślę, że początkującym tak. Osobom, które poszukują czegoś niewielkiego właśnie do kawy, również. Natomiast myślę, że wyjadacze, szczególnie kochający większe formaty i dużą koncentrację smaków, raczej będą tym zawiedzeni. Jak dla mnie jest to takie cygaro na 3+. I taką ocenę tutaj wystawię. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że subujecie ten kanał, komentujecie, jesteście całkiem aktywni. Zapraszam Was oczywiście na mój fanpage, do którego link znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i skomentować filmu. Będę bardzo wdzięczny.
Także ten, to już końcówka. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Z tej strony Arkadiusz, wasz ulubiony cygarowy bloger.